Witam Was i szczęść Boże. Cieszę się, że dzisiaj mogę medytować z Wami Słowo Bożego i razem prosić Ducha Świętego w tym niedzieli. Chcemy razem otworzyć nasze serca i prosić łasę, miłosierdzie. Dlatego Pan Bóg chce dać dla nas i swoje miłości. Modlimy się razem i prosimy Ducha Świętego. Senhor Jesus, derrama a Tua misericórdia, derrama o Teu poder, derrama a Tua graça, derrama a Tua força sobre as nossas vidas. Neste domingo, envia o Teu Espírito Santo para que possamos juntos meditar esse Evangelho e fazer o nosso słowami, propósito para viver nesse dia. Przeżyć ten dzień, Twój dzień, kiedy my celebrujemy Twoje zmartwychwstanie. Przyjdź Jezu, przez stawiennictwo Dziewicy Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Możesz wziąć dzisiejszą Ewangelię, razem będziemy rozważać, pragnąć wchodzić w to wielkie misterium Ewangelii. Dzisiaj widzimy, że liturgia tej 29. niedzieli okresu zwykłego zaprasza nas po raz kolejny do zrozumienia tego, że logika Boga jest inna niż logika świata. Liturgia zaprasza nas przede wszystkim dzisiaj do zrozumienia, że musimy weryfikować, rozważać nasze osobiste projekty, patrzeć na pragnienie władzy, które niesiemy, wielkości. Ale mamy czynić nasze życie służbą miłości dla braci. Ponieważ taka jest droga uczniostwa. I w miłości i w oddaniu tego, który pokornie służy, który służy braciom. Bóg ofiarowuje ludziom życie wieczne, prawdziwe życie. W dzisiejszej Ewangelii Jezus zaprasza swoich uczniów, aby pozostawili z Bogu każdą manipulację własnych marzeń, własnych pragnień, by mogli uczynić ze swojego życia dar miłości i służby drugiemu. Ponieważ ci, którzy są wezwani, by służyć Synowi Człowieczemu, Jezusowi Chrystusowi, muszą zrozumieć logikę służby. On nie przyszedł, żeby Mu służono, ale by służyć, by dać życie, by ofiarować życie. I każdy z nas, którzy jesteśmy uczniami, którzy podążamy za Jezusem Chrystusem, musimy dać świadectwo nowego porządku i proponować tym przykładem świat wolny od tej władzy, która nas zniewala. Zaprosić każdego z nas do podjęcia tego postanowienia. Jeśli czytamy w dzisiejszej Ewangelii to, co uczniowie proponują Jezusowi, Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: co chcecie, żebym Wam uczynił? Rzekli mu: daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, który ja mam być ochrzczony? Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, poczęli oburzać syna Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim,
niech będzie sługą waszym, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Niech nasza chwała, niech naszą chwałą nie będzie szukanie wielkości władzy, ale niech na naszej drodze za przykładem Jezusa naszą chwałą będzie służba innym. Zaprosić Ciebie, żebyś podjął postanowienie w ten dzień, w tą niedzielę. Uczyń go z miłości. Uczyń 10 minut, 30 minut, godzinę Twojego dnia służbą miłości, bez czekania na wynagrodzenie. Niech On da nam świętą niedzielę i nie zapominajmy, Syn Człowieczy daje nam swój przykład. Nie przyszedł, aby Mu służono, ale by służyć. Niech Bóg Ci błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.